Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Pawle, jest 24 kwietnia 2020 roku. Dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Wypychowskim, ekspertem Instytutu Spraw Obywatelskich na temat inwigilacji. Inwigilacji w kontekście tego, co za oknem, w kontekście koronawirusa i planów Ministerstwa Cyfryzacji na to, żeby, jak to minister Zagórski ostatnio określił, nowoczesne technologie pozwoliły nam na szybki powrót do normalności. Pawle, obserwujesz tam sytuację? Powinienem powiedzieć dzień dobry, ale ta druga część słowa jakoś nie pasuje. No, to jeszcze raz dzień dobry. Co możesz powiedzieć o planach ministerstwa? No ja sobie trochę to śledzę oczywiście, bo z zainteresowaniem i może skomentuję to tak na początek, że wydaje mi się, że zarówno pan minister Zagórski, jak i wielu innych komentatorów, jak i sam rząd i tak dalej, no jakoś tak, a też inni uczestnicy tego całego zamieszania, tacy jak Ministerstwo Cyfryzacji, czy sami operatorzy, czy firmy typu Google i Apple, które tutaj bardzo mocno w tej chwili promują tego typu globalne aplikacje, tak, czy interfejs pod aplikacje, które będą informowały o zbliżeniu się dwóch smartfonów do siebie, tak, o kontakcie i na jak długo i tak dalej. Teraz już powstała cała platforma do tego i w tej chwili już będzie instalowana na telefonach i w związku z tym wszyscy projektanci będą mogli na tym wieszać swoje aplikacje. Ja myślę, że im wszystkim jakoś tak z zaskoczeniem patrzę na nich, że brakuje im totalnie wyobraźni, bo myślę, że zastosowania tej technologii są daleko większe i mogliby naprawdę dużo więcej z tego korzystać. Podam parę przykładów, tak? Na przykład chorzy na HIV, tak? Oni do tej pory sobie chodzą i nie są nigdzie zarejestrowani, a nawet się te badania chroni, tak? Przed dostępem innych osób. A dlaczego? Tak samo inne choroby przenoszone drogą płciową, na przykład HCV, tak? Czyli zapalenie wątroby typu C, albo HPV, szczególnie ci niezaszczepieni, tak? Którzy nie wykupili szczepionki i się nie zaszczepili. Przecież ich wszystkich można również podłączyć do tej aplikacji. Te dane podłączyć do danych chociażby z aplikacji randkowych, takich jak Tinder i ta cała reszta. I będziemy mieli już wszystko, tak? Kto z kim uprawiał seks, czy był zakażony HCV, czy HPV, czy przeniósł to zakażenie, czy nie. I to potencjał jest ogromny, także mi się wydaje, że dlaczego tylko koronawirus? To w ogóle jest jakieś takie nieporozumienie. Technologia ma dużo większą przyszłość, tak? Także naprawdę, to jakby brak wyobraźni jakoś aż mnie dziwi, bo to przecież taki potencjał biznesowy jest również i dla państwa, i dla wszystkich, tak? Poza tym wirusy to nie tylko wirusy te medyczne, tak? Czyli te, które medycyna opisuje, to również wirusy myślowe, czyli przekonania, tak? Na przykład przekonania religijne. I to tymi też można zarażać, tak? Czy polityczne. Też można zarażać. No właśnie, no więc rządzący mogą sobie na przykład zobaczyć, to też można było zacząć śledzić w tej aplikacji. Zobaczmy, z iloma zwolennikami Kai Godek miała kontakt w ostatnim czasie Barbara Nowacka, tak? I jak długo. I tylko nie wiem, czy tylko się da z tej aplikacji wyczytać, w którą stronę poszło zarażenie. Tego nie jestem pewien, tak? Albo na przykład, jak się udało zarazić ideami kościoła Akiboli na Jasnej Górze, na przykład, tak? Przez to, że tam byli odpowiednio długo albo odpowiednio często. To też można by było śledzić. Także myślę, że to jest fajne. Kobiety na przykład w momencie, kiedy zachodzą w ciążę, mogłyby się zarejestrować, tak? I potem można by było śledzić ich bliskość z ginekologami. Jeśli by się potem okazało, oczywiście dobrowolnie, jeśli potem by się okazało, że kobieta miała kontakt z ginekologami,
którzy usuwają ciążę, no to oczywiście dobrowolnie by się poddała spaleniu na stosie, na stosie Komisji Kongregacji Wiary, która ma w tym sensie najdłuższą światową tradycję w paleniu na stosach kobiet i wręcz takie dziedzictwo kulturowe w tym zakresie. Także to też można zastosować tą aplikację. Także ja naprawdę są widzę, spore. No, możliwości są spore i to prawie dla wszystkich zainteresowanych tym, żeby innych kontrolować i mówić im, jak powinni funkcjonować i karać ich za to, jak nie będą tak funkcjonowali. Tak? Kościół na przykład może skorzystać, może na przykład zobaczyć, czy się kontaktowaliśmy, czy byliśmy w pobliżu wyznawców innej religii i w ten sposób dopilnować przestrzegania tego, że nie będziesz miał bogów innych przede mną, prawda? Także ja naprawdę jestem zaskoczony, że tak się wąsko o tym pisze, że to tylko koronawirus, tak? Bo to naprawdę można było wymyśleć wcześniej i tyle ma zastosowań, także super, no. No, myślę, że nawet chyba Orwell czy Huxley o tym nie pomyśleli, że to może pójść aż tak w taką stronę. A to jedna tylko aplikacja i dwie malutkie firmy, które po prostu Apple i Google, które pomogły, to dwa małe startupy, które pomogły po prostu teraz rządom państw w tym, żeby no jakoś sobie wróciły do normalności, jak to minister Zagórski mówi. A programiści polscy, którzy pracują nad tą aplikacją Protect.go, wyczytałem, że zachwalają Apple jako korporację, która dba o bezpieczeństwo naszych tak, danych. No, to znaczy tak, o bezpieczeństwo naszych danych dba, dopóki zarabia na tym pieniądze, tak? Także to jest tego typu bezpieczeństwo. Bo oczywiście patrząc z punktu widzenia stricte technicznego, to możemy popatrzeć chociażby na to, co na niebezpieczniku jest napisane, tak, że wszystko jest w porządku, bo jakby są anonimowe, jest tam ciągle dobrowolność, tylko ja pytam, gdzie ta dobrowolność w którymś momencie po prostu będzie wykonywana, bo na razie jest to wprowadzane, że ty możesz zainstalować tą aplikację albo nie. Ale za chwilę spodziewam się, że będzie coś takiego, że ale jak chcesz wejść do restauracji, to musisz mieć ją zainstalowaną. Okay. Albo na koncert. Tak. Do autobusu czy tramwaju, jak w Singapurze. Tak, dokładnie. Także za chwilę będzie, że jak chcesz papu, tak, czyli troszkę zjeść i wejść do sklepu, albo wejść gdzieś tam, to też musisz włączyć, tak? Czyli krótko mówiąc, też musisz mieć smartfon, tak? I musisz być nie w trybie samolotowym, tylko musisz mieć włączony Bluetooth, bo na tej technologii oparta jest ta technologia zbliżeniowa, czyli rozpoznawania się w tym wszystkim. W związku z tym, no też to ciekawe, w jaki sposób to wymusimy, no ale to właściwie to nie jest problem, jedna czy dwie ustawy podpisane w nocy, no co za kłopot, tak? Że, nie to już zostało zrobione, także myślę, że to jest tylko kwestia czasu, pojawienia się odpowiednich okoliczności, żeby powiedzieć, no dobrze, to już teraz prawie wszyscy mają tą aplikację, no to wtedy możemy już powiedzieć, że no to skoro prawie wszyscy mają, no to w takim układzie już skorzystajmy z niej bardziej, tak? Czyli nie dopuszczajmy do tego, żeby ludzie zakażeni tym czy innym wirusem, nawet myślowym, tak? Czy religią, czy przekonaniem, żeby mogli tutaj jakby bezczelnie się wedrzeć do przestrzeni publicznej i zarażać innych, którzy są przecież dobrzy, a tamci są źli, tak? I narażają ich na niebezpieczeństwo. No, fajny pomysł, no, generalnie. Ja myślę sobie, że ja się trochę pokrętnie powiem, cieszę, to może złe słowo, ale w jakiś sposób czekam na to, bo w zasadzie pamiętam jeszcze fizykę i trzecią zasadę dynamiki Newtona, tak? Każdej akcji jest przeciwstawiona taka sama reakcja i po prostu tak to czekam, aż to przekroczy ten próg, bo to na pewno jest nieliniowe w tych społecznych zachowaniach, aż przekroczy ten próg, w którym ludzie zrozumieją, że ten brak wyobraźni, o którym teraz mówię, ich po prostu doprowadza do momentu, w którym generalnie no, oddali już wszystko, tak? Wszystkie swoje jakby swobody, informacje o sobie i tak dalej, za cenę tego, żeby mieć smartfona i móc się komunikować w ulubionych mediach społecznościowych i móc funkcjonować w kraju, który jest po prostu rządzony przez właściwe osoby, które właściwie dbają o moje bezpieczeństwo i tak dalej. Mi się cały czas przypomina powrót z gwiazd Lema, gdzie
wracają tam kosmonauci do świata, który w przyszłości, do świata, który po bardzo długiej jakby międzygwiezdnej podróży, w której podróżowali z szybkością bliską światła, w związku z tym czas się dla nich zwolnił. Więc wracają do świata, w którym wszystko jest totalnie bezpieczne, tak? I w tym momencie samochody na przykład są tak skonstruowane, mają specjalne wbudowane urządzenia, które nie pozwalają im zjechać z drogi, nie pozwalają, żeby spowodować wypadek. Tak? No i rodzi się co? No rodzi się podziemie, w którym wymontowują te rzeczy po to, żeby znowu czuć, że żyją. No więc ja czekam na to, aż to się w końcu zacznie dziać. No tak. Czekam na to, aż to się zacznie dziać, bo na razie niestety grupa konsumentów, którzy gotowi są oddać za swój smartfonik i Facebooka, i Twittera, i te inne rzeczy oddać, i wyszukiwarkę Google'a oddać wszystko z siebie, no ale pytanie, czy oni mają tak dużo do oddania, to jest to drugie ważne pytanie, tak, także teraz, to jest konsumpcja, tak? Tak, ale teraz te dane, szczególnie wrażliwe, zaczynają być w polu widzenia operatorów czy korporacji. No, minister Zagórski również wspomina o tak zwanym module do samodiagnozy stanu zdrowia, która już jest dostępna na pacjent.gov.pl, a teraz ma być wbudowana w tą aplikację. Mhm. No jasne, no. Sam się zdiagnozujesz, wszyscy będą wiedzieli, jak odpowiadasz na pytania. Fantastyczne, no ale poza tym lekarzy będzie można zwolnić, prawda? Ta sztuczna inteligencja ich zastąpi, bo ty się sam zdiagnozujesz na smartfonie. Ja myślę, że to też jest fajne, bo przecież koronawirus pokazał, że oni są niepotrzebni. Właściwie to się najczęściej zarażają, to jest najgorsze. Także nie będziemy mieli z nimi kłopotu. Po drugie, trzeba było ich uciszać, bo głupoty gadali, że nie ma masek albo środków ochrony, a to przecież była nieprawda. To nie będzie trzeba uciszać, bo aplikacja będzie to robić. Tak? Także samodiagnoza na podstawie aplikacji. Mieliśmy do tej pory problem, że lekarze nie mogli poświęcić ludziom odpowiednio dużo czasu i ich właściwie zdiagnozować, tak? A teraz po prostu aplikacja, tak? Ja teraz tylko czekam, aż do tego się podłączy Bill Gates, który ma udziały we wszystkich firmach farmaceutycznych, żeby od razu tam w tej aplikacji sprzedać leki. No bo to jest właściwie, to się rozumie samo przez się, tak? To w tym momencie byłaby jakaś taka niesłychanie business opportunity niewykorzystana, gdyby się do tego nie podłączyć, do tej samodiagnozy od razu, żeby farmaceutyki tam były i od razu elektroniczna recepta. No, to czemu nie? Przecież technologia to umożliwia. Pełna synergia. No dokładnie. Także ja myślę, że to fantastyczne, naprawdę. Te możliwości są technologiczne, są ogromne i myślę, że w większości ludzi, czyli w demokracji, to przejdzie, dlatego że w większości ludzi się to spodoba. Tak. No właśnie, też słyszymy o tym, że postawą proobywatelską byłoby instalowanie tej aplikacji tak, żeby jak największy pułap został osiągnięty, jeśli chodzi o osoby, które ją będą miały, bo wtedy tylko system będzie działał. No tak. To wyrasta z wielu takich przekonań, tak, o tym. No, w szczepionkach mamy ciągle promowane takie przeświadczenie, które właściwie nie wiem, czego się trzyma, tak, ale jest cały czas promowane i wielu ludzi w to wierzy, że musimy zaszczepić wszystkich, tak, żeby szczepionka była skuteczna. Co oczywiście jest jakby samo w sobie błędem logicznym, tak? Bo jeżeli szczepionka jest skuteczna, to zabezpiecza osobę przed infekcją. Prawda? Tak. No to więc po co musimy zaszczepić wszystkich? To znaczy, że szczepionka jest nieskuteczna, skoro musi być większość zaszczepiona, tak? No to tak, no, odrobina logiki, tak, w tym rozważaniu. No więc tutaj jest podobnie, tak? To będzie tak, że ta aplikacja nie będzie nam pomagała, dopóki wszyscy w nią nie wejdziemy. Tak? To jest ten sam tryb myślenia. A wtedy już nie będziemy mogli sprawdzić, czy nam pomaga, czy nie, bo nie będzie nikogo, żeby porównać.
Tak, to jest ten sam tryb myślenia, który już wcześniej o nim rozmawialiśmy, tak? Sama logika, nazwijmy ją umownie logiką, tak? Logika po prostu zawłaszczania jakby całej przestrzeni, ale też i zawłaszczania jakiejkolwiek możliwości korekty, naprawy, czy uczenia się wręcz, tak? Bo jeżeli nie tracimy jakby grupę porównawczą, to tracimy możliwość uczenia się, tracimy możliwość zaobserwowania, co by było bez tej aplikacji, tak? Czy jak się mają ludzie bez tej aplikacji, na przykład jeśli tam będzie samodiagnozowanie się. Musimy zobaczyć, a jak się mają zdrowotnie ludzie, którzy się samo nie diagnozują i nie biorą tych leków, których aplikacja sprzedaje, tak? Ale my nie chcemy tego zobaczyć, bo by się jeszcze okazało, że może się mają lepiej, więc lepiej ich powiedzieć im, że musimy wszyscy mieć aplikację. Nie tylko czekać, aż się pojawi ustawa, że musisz mieć aplikację, tak? No za chwilę się okaże, że to ponieważ to jest aplikacja pod system Android albo na telefony Apple, pod system Apple'a, no to teraz się okaże, że no dobra, no jakąś tam linią obrony będzie, że no to nie mogą ludzie starsi, którzy nie mają smartfonów z tymi systemami operacyjnymi, no to nie będą tego mogli. Ale to już za chwilę Ministerstwo Cyfryzacji z panem Zagórskim znajdzie razem z panem Morawieckim dopłaty do 500 no plus, smartfon plus, tak, no dla każdego. Tak? I już wtedy nie będziesz mógł się wytłumaczyć, że nie masz smartfona. Zresztą to jest do sczytania przez operatora, to tak, żeby też wszyscy wiedzieli, to jakiego używasz telefonu, żeby czasem się nie tłumaczyć, że ja nie mam telefonu, smartfonu, na którym mogę zainstalować aplikację. To jest część protokołu pomiędzy kartą SIM a operatorem, który jest do sczytania, z jakiego telefonu korzystasz, z jakiego metodu telefonu korzystasz, więc z tym się też nie ukryjemy. Jak już masz smartfon, to nie mów, że nie masz, bo to niestety się da wykazać. W związku z czym, a w tej chwili już mamy przecież regulacje na czas epidemii, które pewnie zostaną na dłużej, że już operatorzy te dane mają przekazywać. Tak? Także tutaj kolejny krok będzie taki, że ci smartfon sfinansują, ale nie będziesz mógł się od niego oderwać, ani nie będziesz mógł się od niego wyłączyć. Więc no oczywiście to nie jest aż takie proste, to będzie szło w tym kierunku, ale z drugiej strony mam nadzieję, że się pojawią inne rozwiązania. Ja sam będę tworzył, jak wiesz, że zajmuję się ekranowaniem elektromagnetycznym, tak? Także może zrobię filmy na YouTubie, takie jak teraz ludzie robią, że jak maskę uszyć, to ja zrobię jak uszyć pokrowiec z tkaniny ekranującej na telefon, żeby ten Bluetooth się nie komunikował i wyjdzie, że jak masz go w tym pokrowcu, no to po prostu z nikim się nie spotykałeś, z nikim zarażonym i wyjdzie fajnie, tak? No, można pewne rzeczy robić. Ja już pomyślałem, że założę organizację EOS, tak? Elektromagnetyczna Obywatelska Samoobrona, tak? Jakąś fundację może i będziemy się zastanawiali nad rozwiązaniami takimi, które będą w granicach prawa, a jednocześnie będą uniemożliwiały tej aplikacji czy innym tego typu aplikacjom działanie. Tak? To wszystko jest możliwe, nawet fajne. Ja bym powiedział, że to tak jakoś mi odpowiada. Tak? Tak myślę, no właśnie, no bo to myślę, że część osób, które sobie ceni tą prywatność, zacznie się chyba zastanawiać nad tym, żeby pozbyć się w ogóle smartfona. Myślę, że trzeba się pozbyć smartfona, trzeba kupić, dokładnie, tak? Wziąć stary telefon, takie modele sprzed kilku lat, typu na przykład Nokia E6 z klawiaturą, tak, Nokia E72, bardzo dobre telefony, mało promieniują, ja je obmierzyłem dobrze, mają bardzo dobrą część radiową, klawiaturę zwykłą, to znaczy przyciskaną, taką mechaniczną, nie przez szybkę macanie się, tak. Nie ma tam aplikacji, stary system operacyjny, jest tam kilka jakichś prostych, ale na przykład jakieś proste rzeczy wszystko można zrobić, z sieciami się łączy do 3G, do 4G, też niektóre z nich, albo przynajmniej 3,5G, jakkolwiek by tego nie nazywać i spokojnie można tego używać i wtedy nikt nam nie powie, że możemy aplikację zainstalować, bo nie, dopóki nam nie wepchną na siłę smartfona, no to też się może zdarzyć. Jako dopłata oczywiście to będzie rządowa dopłata do darmowego smartfona. Słuchaj, ja myślę sobie, że może być nawet tak, że policjanci będą jak dzisiaj maski rozdawać za darmo, no bo w sumie trochę jak z dealerami narkotyków pierwsze. Ale z chipem, za darmo. Z chipem. No tak, no dokładnie tak. To jest drug dealing, tak? To zawsze tak działało i przecież tak działają do tej pory wszelkiego rodzaju media społecznościowe czy portale takie duże jak YouTube i tak dalej. No przecież sprzedajemy tam, dostajemy coś i sprzedajemy jakąś tam nasz czas, naszą uwagę, czy inne rzeczy, po prostu
wyskakujących nam reklamach, tak, czy przerywających nam muzykę różnych rzeczach. I teraz oczywiście mamy za to płacić, teraz po drugiej stronie jest biznes, tak, zapłacić możemy na YouTube na przykład za to, że nie będziemy mieli reklam, tak. Teraz ten świat się odwrócił, czyli jak teraz chcemy zapłacić, będziemy musieli płacić za spokój, za to, żeby nam nie reklamowali. Tak samo tutaj, no będziemy musieli wrócić do pewnie do jakichś, zostawiać częściej smartfon w domu, wyłączać go w tryb samolotowy. O, to jest ciekawe, tak, bo wpadłem do tego, że te aplikacje nie będą działać w samolocie, bo w samolocie każą wyłączać w tryb samolotowy, wtedy Bluetooth też jest wyłączony, to wtedy nie będzie działać. To w samolocie nie będą śledzić koronawirusów oraz innych rzeczy. Także to też jest jakiś pomysł, no bo pytanie jest, jaką ustawą nakażą nam, że nie wolno telefonu wyłączać w tryb samolotowy, tak? Na przykład na noc, tak? Albo w ogóle, że go nie można włączać w tryb samolotowy. Bo no, jeśli ktoś troszeczkę sobie zada trudu, to może funkcjonować z telefonem w taki sposób dzisiaj, że używa go wtedy, kiedy go potrzebuje używać, a kiedy go nie potrzebuje używać, to jest w trybie samolotowym. Tak? Tylko większość ludzi dzisiaj po prostu kupiła to, że musi być pod telefonem cały czas. I w zasadzie nawet już teraz każdy się denerwuje, jak dzwoni do kogoś, a ten nie odbiera, bo to jest jakby coś strasznego. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy byłem jednym z niewielu osób w bloku, które miały telefon stacjonarny. Byli też koledzy i koleżanki się pojawiali, co mieli telefon. Jakoś nie pamiętam, żeby było jakoś strasznie z tego powodu. No, jak się coś dzwoniło, to no, czasem się go nie zastało, no, i, bo albo nie odbierał, bo coś robił ważnego. Tak? Dzisiaj to nie do pomyślenia, no, jak może nie odebrać telefonu, jak go może ze sobą nie mieć. No tak, tylko to jesteś już takim rocznikiem, natomiast myślę, że... Ja wiem, dinozaurem. W ogóle, to już no jest... nie, no przecież to już jest w tej chwili strach, to jest fobia, to jest w ogóle jeden z większych stresów w tej chwili, tak jak piszą psychologowie, szczególnie dziecięcy. Przeżycie w tej chwili bez telefonu dzieciaka, a szczególnie wielkomiejskiego dzieciaka, przeżycie bez telefonu powiedzmy trzech dób, że brzydko powiem, jest graniczy po prostu ze stresem śmiertelnym. No tak. No, tak. Także to są rzeczy z powodu, których dzieci mogą samobójstwa popełniać. No to teraz co rodzice mają zrobić, tak? No ale to jest efekt tego, do czego doszliśmy. Innymi słowy, po prostu sami jesteśmy za to odpowiedzialni, bo nam się wydaje, że te wszystkie fantastyczne rzeczy, tak jak teraz właśnie pan minister Zagórski nam proponuje z Ministerstwem Cyfryzacji kolejną fantastyczną rzecz. W ogóle Ministerstwo Cyfryzacji, muszę powiedzieć, że jest po prostu tak aktywne przez ostatni rok od czasu mega ustawy, jakby tego, no naprawdę przoduje. Operatorzy mogą naprawdę bić brawo, tak, ministerstwu za to, jak wykonuje ich zadania i, no i pokazuje po prostu, że jest liderem, no ja bym powiedział nawet na takim światowym, no możemy się naprawdę szczycić, także fantastycznie nas tutaj wszystkim kajdanki elektroniczne zakłada, tak, i elektromagnetyczne, no nowe niewolnictwo, no. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Jakbyś mógł powiedzieć dla tych osób, które dokładnie nie wiedzą, jak to będzie działać, w kilku zdaniach, o co chodzi? No, mamy w każdym smartfonie interfejs Bluetooth, tak? Interfejs Bluetooth to jest interfejs, który bezprzewodowy, który działa na stosunkowo niewielkie odległości. On był przede wszystkim projektowany do takich połączeń jak pomiędzy, nie wiem, myszką a komputerem, bezprzewodową klawiaturą a komputerem, urządzeniami, które znajdują się w bezpośredniej bliskości, tak? Dzisiaj to jest protokół używany przez urządzenia sportowe typu smartwatche i inne, czy inne urządzenia, które mają mierzyć, nie wiem, ilość kroków, szybkość obrotów koła roweru i tak dalej, sparowane z telefonem. To jest protokół, który działa na bliską odległość, tak? Czyli kilka metrów, to tak typowo, zależnie od zakłóceń, zależy ile urządzeń jest wokoło, im więcej, tym to będzie na mniejszą odległość i tym gorzej będzie działać. To też jest wada tego rozwiązania, bo tak naprawdę w dużym tłumie będzie kłopot z działaniem tego systemu, ale on ma słabą pojemność, tak? Dlatego działa w paśmie tym samym co Wi-Fi i jeszcze dzieli pasmo razem z Wi-Fi, więc jeśli jeszcze wszyscy będą mieli włączone Wi-Fi, to ten system będzie miał duży kłopot, ale krótko
mówiąc, na czym polega zasada? Zasada polega na tym, że interfejs naszego telefonu, na którym będzie zainstalowana aplikacja, po prostu skanuje inne sygnały Bluetooth z innych telefonów, które to nadają i na których też jest zainstalowana aplikacja, zapisuje to, koduje i wysyła do umownej chmury, tak? Czyli do tego, kto te informacje zbiera, ktokolwiek to jest i odbiera i agreguje, tak? I w ten sposób można mierzyć zarówno to, czy byliśmy z kimś w bliskim kontakcie, to oczywiście przy założeniu, że wszyscy nosimy ze sobą smartfony, tak? To pamiętajmy, ale to założenie dzisiaj zaczyna być już prawdziwe. W Chinach już dawno jest prawdziwe, w Stanach też, u nas w zasadzie zaczyna być prawdziwe, chociaż pewnie jeszcze nie okaże się wcale tak skuteczne i takie powszechne w Polsce, szczególnie na obszarach wiejskich i tego typu rzeczach, ale będzie się stawało, tak? Bo tego mamy coraz więcej, będzie projekt Smartfon Plus dla seniora i wszyscy będą to nosić, tak? W związku z czym i wtedy skanuje po prostu, czyli innymi słowy, każdy telefon, który się mija z drugim telefonem, rejestruje takie spotkanie, rejestruje jego czas, o której się zaczęło, W związku z tym można potem zidentyfikować na tej podstawie, kto z kim się spotkał, jak długo, kto z kim się minął, na jak długo i tak dalej. Protokół działa bardzo szybko, te informacje są skanowane co 200 milisekund akurat w tej aplikacji Google i Apple, czyli 5 razy na sekundę. Tak, także jest w stanie zarejestrować stosunkowo gęsto ilość tych informacji i to, jaki czas przebywaliśmy w pobliżu z taką osobą. To pobliże jest określone poprzez zasięg po prostu tej technologii, tak? Czyli w zasadzie kilka metrów, tak? I tyle. Bo do tej pory próbowano to zrobić, zresztą polscy programiści próbowali, to też takie nędzne jakieś próby fantastycznych polskich programistów, które się spełzły na takich kłopotach ludzi przy granicy czeskiej chociażby, bo ta aplikacja, która była w Polsce, działała do kwarantanny, działała na takiej zasadzie, że wykorzystywała pozycjonowanie nie aplikacji przez GPS, bo to nie wszystkie te telefony mają, tylko wykorzystywała lokalizację poprzez stacje bazowe, tak, do której telefon jest podłączony. Ale ta lokalizacja jest bardzo niedokładna, dlatego że no, jest rzędu plus minus kilkaset metrów, tak, bo to zależnie od tego, do której stacji bazowej nam się telefon połączył, no to tylko wiemy, że jesteśmy w zasięgu tej stacji, ale nie wiemy, a nie w innej, tak, ale nie wiemy dokładnie, gdzie to było, w związku z czym ludzie wychodzili z telefonem na spacer w Cieszynie, tak, i dostawali informację, że się muszą poddać kwarantannie, bo przekroczyli granicę. Także fantastycznie programiści polscy po prostu zabłysnęli i przewidzieli, tak? I potem musieli się z tego tłumaczyć, tak? I nie było wiadomo jak, no bo powinni się zgłosić na kwarantannę i 14 dni z domu nie wychodzić i aplikacja ich do tego pilnowała. Także nie wiem, jak to się skończyło, natomiast no, to takie rzeczy pisane jakby na kolanie, tak, przez fantastyczne Ministerstwo Cyfryzacji, no pokazały się po prostu z najlepszej strony, jakie to było przemyślane. No ale nie zmienia to tego, że to wszystko strasznie szybko się dzieje w tej chwili i wykorzystuje ten czas Ministerstwo Cyfryzacji no, we wszystkie możliwe strony. Tak, ostatnio rozmawialiśmy przecież o tym, jak wykorzystują ten czas do tego, żeby zwolnić operatorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności i kontroli, jeśli chodzi o emisję promieniowania elektromagnetycznego do środowiska. No to teraz jedziemy dalej z aplikacjami śledzącymi, tak? I będziemy mieli kolejny powód, dla którego trzeba instalować więcej stacji bazowych i tak dalej, i tak dalej. Także no, jazda jest bez trzymanki absolutnie w tej chwili, tak? I takiej jeszcze nie było. A co byś odpowiedział na ten argument, kiedy minister Zagórski zapewnia nas, że historia tych danych to będzie tylko historia z ostatnich 14 dni, później ona będzie znikać, a w ogóle ta aplikacja i to wszystko to jest tylko i te maszty, to jest wszystko na czas pandemii? Dobrze, no ja te zapewnienia znam. No, Mark Zuckerberg też zapewniał, że Facebook jest bezpieczny i mieliśmy Cambridge Analytica, tak? I Brexit. Prawdopodobnie w dużej mierze dzięki temu sterowany. Tak? Także no, zapewnienia są fajne, tylko ja pytam, jakim konsekwencjom pan Marek Zagórski się podda, kiedy się okaże, że tak nie jest? Bo powiedzieć można wszystko dzisiaj, to zresztą pan premier Morawiecki również pokazuje, że powiedzieć jednego dnia jedno, potem tydzień później powiedzieć coś zupełnie innego.
Powiedzieć można wszystko, tak? To jest tak, że oczywiście ten protokół jest skonstruowany na razie tak, że te dane są w dużej mierze anonimowe i dobrowolne, tak? Czyli w tym sensie, że my się jeszcze na razie nie musimy tej aplikacji podać i tak dalej. Natomiast tworzą jakby strukturę tego, co będzie można później analizować, tak? I w pewnym momencie włączyć. I teraz w czyjej to jest gestii? No, na ten moment jest w gestii tego, co mówi pan Zagórski, sam nie rozumiejąc tej technologii zapewne do końca, jak ona wygląda, i tego, co będzie mówił nam Apple i Google. No, jeśli ktoś chce wierzyć, że Apple i Google nie sprzeda jego danych wtedy, kiedy będzie można sprzedać, tak, to niech wierzy. No, rzeczywistość wygląda nieco inaczej, bo widzimy, jak to wygląda, tak? I zresztą jak swoje dane są sprzedawane. No właśnie, no wystarczy zobaczyć, przeczytać książkę i zobaczyć, jak to wyglądało od podszewki, i to powiedzmy sobie już lata temu, tak? W związku z czym te zapewnienia są oczywiście, no, fajnie brzmią, tylko to są wypowiadane przede wszystkim przez ignorantów, tak? Dlatego że pan Zagórski kompletnie nie ma pojęcia na temat bezpieczeństwa elektronicznego, elektromagnetycznego i tak dalej, tak? W związku z tym może wypowiedzieć każdą kwestię i zapewnić, tylko no, jakie on ponosi konsekwencje w momencie, kiedy się okaże, że jest inaczej. No, biorąc pod uwagę inne decyzje w naszym tak kraju, jakie konsekwencje Ministerstwo Zdrowia ponosi za podniesienie emisji, tak? No jakie ponosi? No żadne. No jeżeli sobie tak zbudowaliśmy to wszystko, że rządzący ponoszą żadne konsekwencje za swoje błędy, tak? I w zasadzie nie baczą na żaden sprzeciw, no to taka jest konsekwencja później tego, jaka jest wartość tych słów czy tych zapewnień, tak? No, przecież powiedzieć można wszystko. No, to nie tylko papier wszystko zniesie, ale słowa też, tylko jeśli no, nie ma po drugiej stronie niczego. Tym bardziej szokują te, czy dają przynajmniej jakąś namiastkę, powinny dawać namiastkę jakiejś refleksji te przykłady, chociażby ostatni przykład wycieku danych w Krakowie z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Tak jest. Gdzie nastąpił wyciek danych osobowych sędziów i prokuratorów związanych z tą szkołą, więc to już pokazuje, w jakim jesteśmy stanie bezpieczeństwa jako system, jako państwo. Znaczy to jest tak, że oczywiście im bardziej będziemy szli w stronę magazynowania danych, tak, czyli im więcej ich będziemy zbierać, tym większy kłopot będzie z ich utrzymaniem w jakiejś anonimowej czy w jakiejkolwiek chronionej formie, tak, bo to jest naturalne, tak, jednego się nie da połączyć z drugim, tak, i teraz działanie dlatego jakieś społeczne czy obywatelskie nie powinno być w miejscu, w którym dzisiaj się o tym mówi, to znaczy w miejscu te dane są bezpieczne, bo są zakodowane, bo są zebrane anonimowo, bo są anonimizowane i tak dalej. Nie w tym miejscu jest punkt przyłożenia. Tego nie da się do końca zagwarantować, tak? Po drugie, metody, którymi oni są, które są anonimizowane, metody, którymi są szyfrowane, metody, które są używane do przechowywania, są mimo wszystko narażone na błędy, po drugie są narażone też na mnóstwo błędów ludzkich, czyli ludzi, którzy tym zarządzają, tak? Więc tam jest niepewność i ona zawsze będzie i ona będzie rosnąca z rosnącą ilością danych, tak, tych magazynowanych. To jest jasne, więc jakby sprzeciw obywatelski powinien być nie na poziomie tego, czy one są właściwie zanonimizowane, czy tego, co na niebezpieczniku pan Piotr Konieczny pisze, czy one są właściwie zakodowane, właściwie, bo on stwierdził, że no system jakby Google'a i Apple jest właściwie doskonały, więc super, nie mamy się czego obawiać. Tak? To jest jakby taka technologiczna nowomowa, tak? Bo sobie zobaczyli, jak działa algorytm i tak dalej. No fajnie, tylko tam jeszcze oprócz tego są organizacje, są ludzie, jest mnóstwo różnych innych rzeczy, jak te dane będą przepływać, jak będą używane, wykorzystywane, na co to wszystko nie ma żadnego wpływu. W związku z tym jakby odpowiedzialność obywatelska czy walka obywatelska jest nie na tym, nie powinna być w tym miejscu. Punkt przyłożenia jest nie zbierać tych danych, które nie są konieczne. Tak?
po prostu, które są danymi prywatnymi. Po prostu tak, ale... ich nie zbierajmy, tak? Jasne, po prostu ich nie zbierajmy i koniec. No. Ale rozumiem, że niebezpiecznik wierzy w to, że jak będziemy, zbierzemy te wszystkie dane, to uchroni nas to od pandemii. No ja nie wiem, czy w to wierzy, czy nie. No to takie. No jeżeli to w to wierzy, to jest to dziecinne po prostu i tyle, tak? No, to młodzi ludzie no, wierzą w technologię, fascynują się nią i dlatego dużo mówią o bezpieczeństwie, tak? No, tylko że patrzą na to tylko i wyłącznie jednowymiarowo przez pryzmat tego, czy technologia zapewnia bezpieczeństwo, czy technologicznie jest okej. No ale jak pokazuje prosta praktyka chociażby tego wycieku w Krakowie, o którym mówiłeś, pewnie nie zawiniła do końca technologia, albo zawiniła technologia w sensie nie tak obsługiwana przez administratorów systemu, tak? Ktoś o czymś zapomniał, tak, zabył, tak, no, albo był słabo opłacany, poczuł się kiepsko opłacany przez szefa, stwierdził, a co ja będę tam robił, mam to gdzieś, tak? Zostawię to tak, jak jest i jestem zmęczony, tak? Idę z kolegami się piwa napić i tak dalej. I to zawsze będzie, tak? Te systemy nie działają same, je programują i obsługują i zarządzają i serwisują ludzie, tak? I dopóki tak jest i dopóki jest to w rękach ludzi, którzy jeszcze mogą wykorzystywać tych danych, tak jak nam pokazały afery Cambridge Analytica i tak dalej, do celów już nie tylko budowania konsumpcji, czyli do celów marketingowych, ale i do celów, czyli sprzedaży, tak, i konsumpcji, ale do celów politycznych, czyli budowania przekonań politycznych, tak, czy podważania pewnych przekonań do wysiania informacji i dezinformacji, tak, już nie wiadomo, która jest która i tak dalej, po to, żeby uzyskać określone cele polityczne. To co? No też dane były bezpieczne, też Facebook twierdził, że wszystko jest bezpieczne, tak, a jednocześnie sprzedawał, czy doprowadzał do wycieków i tak dalej, tym, którzy akurat byli mu mili i którzy zapłacili odpowiednio dużo, albo którzy akurat byli bliscy myśleniu panów z Facebooka, albo tych, którzy ich finansują. I to jest najciekawsze, bo teraz patrzymy, że Apple i Google stoją za tymi aplikacjami, tak? To jest pytanie... Czy my dzisiaj nie oddajemy rządów świata tego, co będzie można robić korporacjom, bo już robimy to od dłuższego czasu, tak? To znaczy teraz Zuckerberg będzie twierdził, tak jak ostatnio było, że się pojawiło, maszty 5G zaczęły płonąć, no, nawet nie 5G, ale maszty komórkowe, bo wpalili wszystkie G, nie tylko 5G, bo nie wiedzieli, jak rozróżnić 4G od 5G, co już zresztą wcześniej mówiłem, że większość tych ludzi z tych ruchów nie, nawet nie kojarzy różnicy pomiędzy tymi instalacjami, więc... byli przeciwko, więc palili, zaczęły płonąć, tak? I co się pojawiło? No, że to straszna rzecz, że w ogóle fatalnie, bo płoną maszty, że to teoria spiskowa, że 5G zostało powiązane z koronawirusem i że w tej chwili w ogóle ludzie z tych telekomów, no oni są w ogóle obrażani przez innych, są opluwani i to straszne i w związku z tym, co zrobił Google? No Google podjął natychmiast inicjatywę, że będzie po prostu te wszystkie rzeczy dotyczące 5G i koronawirusa, a po prostu w wynikach wyszukiwania downplayował, jeśli nie pochodzą z wiarygodnych, oczywiście w wydaniu Google'a, wiarygodnych w wydaniu Google'a źródeł. Tak? No i to pokazuje, jak to się dzieje. Podobno na Facebooku w Anglii wszystkie grupy, które miały w nazwie 5G, po prostu zostały w jednej chwili usunięte. No także to pokazuje, co to znaczy, jakby w jaki sposób teraz, jak są budowane kryteria tego, co jest właściwe, co niewłaściwe. One są ustalane przez korporacje w tej chwili, tak? I to przez kilka tak naprawdę, tak? Z Google, jest Apple, jest Facebook i jeszcze kilka, tak? Co najwyżej. I to oni będą decydować, co należy, co nie należy, jakie informacje są właściwe, a jakie informacje są niewłaściwe i tak dalej. Prawda jest też taka po drugiej stronie, że to my daliśmy im to do ręki, czyli użytkownicy, tak? Którzy z tego korzystają. Więc to jest to, co mówiłem i powtarzałem też w artykule, tak, że jest sposób, żeby zatrzymać 5G, ale czy dojść nas homo sapiens, żeby tego dokonać, że
To my, to tak naprawdę my, każdy obywatel musi się zastanowić, czy chce być tylko konsumentem i używać tych rzeczy. I to tu jest punkt przyłożenia jedyny możliwy. Tak? Znaczy, jeżeli my nie będziemy tego używać, to te korporacje nie będą miały siły i kontroli nad nami. Ale jeżeli chcemy być konsumentami tych technologii, tak, i konsumować jakby bez zrozumienia, co one robią, i konsumować więcej i więcej i więcej, to niestety tak to się skończy, tak? I właściwie już się dzieje. I tak myślę, że już nie ma odwrotu, prawdę mówiąc, dlatego że żyjemy w czymś, co nazywamy demokracją, ale ta demokracja nie jest pozbawiona kontekstów, tak? I mówienie o demokracji z pominięciem takich podstawowych rzeczy jak edukacja, jak w ogóle umiejętność myślenia, jak kultura też, tak, która stanowi bardzo istotne spoiwo jakby tego, co należy, czego nie należy, tak, czego po prostu się robi, nie robi. Nam się wydaje, że tylko prawo to reguluje, ale prawo bez kultury nie działa. Tak. Prawo nie jest w stanie, nie jesteśmy w stanie ustalić prawem i zakazami wszystkiego, jeśli w kulturze nie ma podstawowych pojęć tego, co należy, czego nie należy i tak dalej. I teraz poszliśmy w stronę demokracji. Dzisiaj mówimy o demokracji, że musimy jej bronić. Prawda jest taka, że demokracja, jeżeli została skonsumowana, to znaczy, że mamy więcej konsumentów niż obywateli, to mamy większość ludzi, którzy konsumują, czyli większość, mówiąc krótko, tych, którzy są zainteresowani tym, żeby to ich wybory były takie, a nie inne, czyli żeby konsumpcja się dalej kręciła, a nie żeby inne wartości miały jakiekolwiek znaczenie. I w tej sytuacji, w tej demokracji już nie ma co bronić, tak? Bo ona jest przeciwko ludziom myślącym. To jest demokracja idiotów. No ale jest to demokracja, tak? Tylko tyle, że demokracja oznacza rządy większości. To są rządy większości idiotów nad ludźmi myślącymi. No i doszliśmy do tego miejsca. Teraz pytanie, czy mamy jeszcze bronić tej demokracji? To znaczy bronić czego? Bronić rządów tych, którzy konsumują i nie mają świadomości, bo to jest tak, jak mówi efekt Dunninga-Krugera, tak? Te osoby nie mają świadomości tego, że nie mają świadomości, w związku z tym są samozadowolone, tak jak Donald Trump, tak? On sobie za wszystkie działania wystawia piątkę, niezależnie od tego, czy się dobrze dzieje, czy nie. Ma duży, duży poziom samozadowolenia po prostu z wszystkiego. I tyle, a jeżeli coś jest jakimś faktem, czy jakąś wiedzą naukową, czy innymi rzeczami, no to są jakieś tam wykształciuchy, tak, jakieś opinie tylko, tak, i nie będę ich brał pod uwagę, bo po co? No mam wrażenie, że idzie to jeszcze gorszą stronę, to znaczy w stronę takiego totalitaryzmu cyfrowego. No, to, ale to cyfrowe jest oczywiście tutaj, jest jakimś przymiotnikiem, który tylko mówi, że używamy te do tego technologii, tak, która ma dość spore możliwości, ale tak naprawdę to chyba niewiele zmienia, tak prawdę mówiąc, bo to jest tylko narzędzie, tak, to jest narzędzie zmiany jakby, czy narzędzie zmiany społeczności, czy wpływania na nią. I oczywiście ono ma dużo większe możliwości niż narzędzia, które mieliśmy poprzednio. No niż... Jeżeli popatrzymy na historię niewolnictwa, no kiedyś trzeba było ludzi zmuszać, tak? Kajdanki im zakładać, tak, wiązać, bić, tak, czy wręcz część zabijać, jeśli była nieposłuszna, to Amerykanie mają najdłuższe tradycje takie duże, tak, w niewolnictwie. Wolnościowe. A teraz się, tak, wolnościowe właśnie. Z jednej strony wybili Indian, tak, z drugiej strony przywieźli mnóstwo niewolników i wrzucili na ląd, no i są wolnym krajem oczywiście, z tradycjami i to ewoluuje, tak, i dzisiaj te narzędzia są inne, tak, dzisiaj tym narzędziem jest jakby tymi kajdankami umownymi w cudzysłowie jest wzięcie kredytu, tak, jest bycie obywatelem tego konsumpcyjnego społeczeństwa, tak? Przyjęcie hollywoodzkiego mitu od pucybuta do milionera, tak? Że mi się uda, tak? Że będę zasuwał, wezmę kredyt, zbuduję duży dom, kupię 3 samochody, tak? I będę tym wysoko w tej społecznej hierarchii, albo będę gwiazdą, tak? Będę piłkarzem, bo żoną piłkarza, tak? Bo to też jest u nas modne. I wtedy mogę w mediach społecznościowych przecież wyrażać różne opinie na temat wychowania dzieci i tak dalej, mam posłuch zdecydowanie większy niż jakikolwiek lekarz mógłby mieć. Tak?
pieniądze, jak będę dobrze kopał piłkę, no przecież ogromne, tak? No, jakiś tam naukowcy mogą się schować w buty. Ja będę rządził światem, tak? Bo ja będę pisał, moja żona napisze parę rzeczy na Twitterze i wszystkie dziewczyny w Polsce będą czytały i będą za tym leciały. Także stworzyliśmy to, tak? I teraz jest pytanie, czy to są kajdanki, których większość z nas nie chce sobie zdjąć? Tak. No, idealne narzędzie. Ja myślę, że też takim symbolem tego zniewolenia no jest ten przysłowiowy smartfon, tak? No, zgadza się, to jest jeden z fantastycznych jakby urządzeń do tego, żeby to robić, bo on nas kontroluje jakby cały czas i to nie chodzi tylko o to, że zbiera o nas dane, ale on tak naprawdę wpływa na nas przez cały czas. Przekaz, który tam jest, tak, to w jaki sposób jest prezentowany, to że wymaga od nas tej natychmiastowości, uwagi, tego, że cały czas musimy oddawać mu cały swój czas i tak dalej, ale i też poczucia takiego, że bez niego nie możemy żyć, bo przecież nie da się pracować w tej chwili bez smartfona, nie da się być na portalach społecznościowych, no w ogóle nie da się żyć bez niego, tak? W związku z czym nie oddamy go, to jest drug dealing, tak? To jest na tej zasadzie, a jednocześnie ta strategia oczywiście jest cały czas tak samo tłumaczona, no przecież Google czy Apple czy wszyscy twórcy technologii mówią, no przecież ludzie tego potrzebują, tak? To tak jak zawsze dealerzy narkotyków się tłumaczą, no przecież ja tylko dostarczam, przecież to ludzie tego chcą, tak? To jest drug dealing, tak? Czyli to jest to, przecież tylko ludzie tego chcą, tak? I tak, chcą. W tym miejscu kropkę postawmy. Dziękuję za rozmowę, Pawle. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dzięki również. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!